Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 15 marca 2019 roku, jest piątek. Pojutrze, czyli w niedzielę, będzie 17 marca, Międzynarodowy Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii, misjonarza Celtów i ludów gallickich. A w związku z tym będzie również pity na całym świecie najbardziej rozpoznawalny, płynny, spożywczy znak Irlandii. Nie jest to kartofel, jest to mianowicie Guinness. Dlatego w związku z tym dniem polski dystrybutor Guinnessa, czyli Carlsberg Polska, wypuścił na rynek taki oto zestaw. Za 20 zł możemy sobie kupić 4 puszki w rozmiarze standardowym, czyli 440 ml i dedykowane do Guinnessa szkło. W tym oto zestawie, jak już wspomniałem, mamy te 4 puszki, mamy to szkło. Całość kosztuje 20 zł. Zostało kupione przeze mnie w Leclercu w dniu dzisiejszym. Otwórzmy zatem ten skarbczyk i napocznijmy legendę. Zaczynamy od szkła. Szkło jest pół litrowe. Jakby nalać, podejrzewam, tu jest pół litra, czyli jakby nalać, żeby się przelewało, myślę, że będzie pinta, czyli 568 ml. Tutaj mamy z tej strony Guinness i lirę, czyli herb Irlandii, a z tej strony mamy tę lirę jako wyżłobioną w szkle. Wyciągniemy sobie jedną z 4 puszek. Standardowa puszka Guinnessa. No i przechodzimy do degustacji i omówienia tego i owego o samym piwie. Piwo to jest ważone od roku 1759 w Dublinie, ponieważ stolica Irlandii po irlandzku to Dublin, a nie Dublin. Ważone jest w browarze St. James Gate. Jest to stout, czyli piwo tęgie, mówiąc po polsku, ale z tęgością nie ma wiele wspólnego. W końcu ma tylko 4,2% alkoholu. Założone przez Artura Guinnessa. Przedsiębiorstwo. Piwo ciemne, pasteryzowane, niefiltrowane. 440 ml, czyli 15 gramów alkoholu przy zawartości alkoholu 4,2%. Składniki: woda, słód jęczmienny, jęczmień, prażony jęczmień, chmiel, azot. Dystrybutorem na Polskę jest Carlsberg Polska, ulica Krakowiaków w Warszawie. Ta konkretna warka ważna jest do spożycia do 2 września. No cóż tu można jeszcze więcej dodać. Najbardziej popularny na świecie stout. Chyba najbardziej popularne piwo we wszystkich krajach, nazwijmy to, tego świata, gdzie doszła kultura anglosaska. Nawet w krajach takich jak Dubaj, krajach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w Arabii Saudyjskiej, to nie wiem, ale w Egipcie, czy ogólnie krajach muzułmańskich, gdzie alkohol jest zabroniony przez religię, z pewnością w jakimś hotelu dla ludzi z zachodu na Guinnessa albo na Heinekena się natrafimy. No i jeżeli mamy do wyboru między Henkiem a Guinnessem, to wybieramy, wiadomo, Guinnessa. Albo zostajemy abstynentami, jak większość miejscowych ludzi, widocznie da się. W środku oczywiście grzechocze kulka z azotem. Teraz tak, żeby mi to nie wykipiało i żeby też piana się ładnie utworzyła. O, może w ten sposób. No, trochę mi za bardzo się nabuzowało, ale to nic. Szklanka ma tutaj pół litra, więc się nie przeleje, nie wykipi. Proszę bardzo. Guinness w swej klasycznej postaci, w
swym dedykowanym szkle. Piana gruba, piękna, kremowa, prawie jak kafe latte. 3 stopnie, czyli kawa, warstwa pośrednia i mleko spienione. Tutaj mamy to samo. Piękną pianę na azocie. Kremową, zupełnie się nie dziurawiącą. No i cóż jeszcze. Jaki Guinness powinien być według BJCP? I według takich portali jak Crate Beer. Powinien być słodowy, palony, w zapachu jęczmienny i trochę melanoidynowy. Zobaczymy jak ta warka. Jest jęczmień. Są melanoidyny. Jest paloność, ale nie ma wędzoności. Jest po prostu palony. I dosyć słabo wyczuwalny aromat. Jak z wysyceniem w Guinnessie? No, wysycenie powinno być duże. Znaczy nie takie kaleczące podniebienie, ale wysokie, orzeźwiające. Tym bardziej, że stauta, no cóż, stauta pije się po prostu na szklanki, a właściwie bardziej na wiadra, bo to już bardziej w kierunku wiaderka idzie. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty stout, po drodze przerwana toaleta i może na wyjście, żeby zapalić. I tak można spędzić cały Boży Dzień. Zatem dla Polaków mieszkających na wyspach na zdrowie, dla Polaków chcących się odróżnić od miejscowych Polaków cheers. I dla miejscowych Polaków chcących czuć się Irlandczykami oraz dla wszystkich miłośników Irlandii na świecie tradycyjnie po galicku slańcie. Piana nienagannie. Smaku. Goryczka. Całkiem spora goryczka. Ale ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo gładkim piwem, bardzo kremowym, wręcz śmietankowym, takim wręcz tłusta śmietanka, typu taka szlagzana, do tego mamy do czynienia tutaj z tą palonością. Goryczkowość jest całkiem spora, ale to jest taka mniej więcej jak kafe latte po prostu. Nawet jeżeli jest to bardzo goryczkowa kawa, to ta mleczność zupełnie niweluje ten gorycz. Wysycenie jest wysokie, ale przyjemne, ożywiające jest to piwo. O Leisingu nie będę wspominał, bo jak widać, to piwo się właśnie z Leisingu składa w podstawie. Wziąłem na razie może z 6 łyków, a ono już się powoli kończy, czyli pijalność jest, jak widać, świetna. Stąd właśnie jest to picie Guinnessa na wiadra. Ponieważ ono jest w podobnej skali alkoholu jak taka desitka tmawa, ale jest łagodniejszy, jest bardzo wytrawny. Słodyczy praktycznie nie posiada. Nie zapycha i nie muli. No po prostu jak bardzo rozwodniona kawa. Proszę. Leising. No to piwo właściwie się składa z Leisingu. O, z tej strony jest. Harfa trochę mi znikła. Jak widać, ile zajęło opróżnienie 440 ml Guinnessa? Może z 5 minut, albo i mniej. I takie to piwo jest. Pije się jedno, potem się bierze drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. Ponieważ jest lekkie, nie czujemy się przymuleni,
nie czujemy się otumanieni alkoholem, jest nam po prostu dobrze. No czego chcieć więcej? Wszystkim miłośnikom Irlandii polecam również drugi bardzo fajny stout. W Polsce niestety znacznie ciężej dostępny, tylko sklepy specjalistyczne i dostępny, z tego co kojarzę, tylko w butelkach szklanych, czyli Murphy's, który jest od Guinnessa trochę bardziej słodowy, troszeczkę bardziej, trochę więcej ciała, nie jest taki wodnisty i odrobinkę więcej takiej palonej słodyczy. Też jest wspaniały. A jeżeli chodzi o kupowanie Murphy'sa w pubach, no to niestety on jest drogi, bo kosztuje 15 zł za pintę. Pubem, który bardzo polecam, szczególnie osobom tutaj z okolicy Lublina, ewentualnie jak będą jechały do, nie wiem, Kazimierz czy Zamość, czy jakieś takie klimaty, polecam pub u Szewca na Starym Mieście przy Placu Farnym. Bardzo fajny. Bardzo fajna atmosfera. Można zasiąść i po prostu odpłynąć na wyspy. Z mojej strony to na razie tyle. Oczywiście wszystkim miłośnikom przypomnę jeszcze jedną ważną rzecz. W dzień Świętego Patryka, czyli 17 marca, ponieważ od półtora tygodnia trwa Wielki Post, teoretycznie jest post, tylko że Wielki Post nie obowiązuje w niedzielę. Niedziele jako dni święte nie są postnymi. Po drugie, nawet gdyby przypadało to w dzień powszedni, nie niedzielę, w Świętego Patryka, tak samo jak Świętego Józefa Robotnika w Polsce, to są dni, mimo że przypadają na post, nie są dniami postnymi. Wtedy macie dyspensę na zjedzenie mięsa i napicie się alkoholu. Chociaż jedno takie piwo jest czwartek grzechu. Z mojej strony to na razie tyle. No i do następnego razu. Cześć.